Jeszcze tego samego dnia Anna Ritner przekazała majorowi brylantowy naszyjnik. W płaskim etui z safianu, wysłanym srebrzystym matłasem, leżał pyszny naszyjnik, bliźniaczo podobny do znalezionego w willi Ritnera. Brylanty były również fałszywe. Eksperci nie potrafili orzec, który z nich jest dubletem. Obie oprawy były identyczne. Nie różniły się ani stopem platyny, ani próbą. Fałszywe kamienie były oszlifowane tak samo. Cudowne rozmnożenie brylantowych naszyjników, narzekał Korosz. Jeszcze jeden taki naszyjnik, a dostanę obsesji. Mam tytuł do sensacyjnej notatki w prasie, ile naszyjników skradziono głośnej francuskiej aktorce, albo kolie Nie podobają mi się te naszyjniki, przerwał Lis. Ja też wolałbym, żeby kamienie były prawdziwe. Zgodził się major. Czyżby w taki sposób Ritner usiłował ukryć autentyczny? Skąd wziął dwie autentyczne oprawy? A może w ogóle zajmował się produkcją imitacji? A wzór zapożyczył z jakiegoś albumu biżuterii? Może podobieństwo z kolią aktorki to zbieg okoliczności? Oprawy mógł sam wykonywać. Ale po co? Zastanawiał się pułkownik. Może ten naszyjnik był przedmiotem pragnień większej grupy ludzi, nie wyłączając tej ślicznej dziewczyny. Coś za łatwo o nim, powiedziała. Czyżby modelka Stays i siostra wytrawnego jubilera tak dalece nie miała pojęcia o wartości brylantów? Mogła orientować się, że są fałszywe, zauważył Lis, ale również mogła bać się trzymać w domu te kolie. Może myślała, że z powodu naszyjnika dokonano napadu na jej brata, jak wygląda jej alibi w krytycznym dniu? Z innymi modelkami Tais przygotowywała się do wyjazdu do Lipska. Nie, Heniu, nie sposób dopasować jej współudziału w tym napadzie. Moim zdaniem, pominął zgreźliwą uwagę Lis, napad to konsekwencja dłuższej przestępczej działalności Rittnera. Nie podejrzewam dziewczyny o współudział, ale jakoś nie mogę uwierzyć w absolutną nieznajomość kontaktów brata. Jej wynurzenia są za gładkie, za okrągłe jak na mój gust. Dziewczyna z pozostanie pod opieką służby X. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dla mnie ta cała historia jest ciemna. Pomyśl. Nie przypominamy sobie sprawy, w której naraz byłaby taka ilość śladów. Złoto, platyna, ołów, trzysta kg ołowiu ułożone w pedantycznym porządku. Po co ten ołów? Czyżby wyrabiali z niego szlachetne kruszce od razu cechowane zagranicznymi próbami? Żaden alchemik nie marzył o czymś takim. Splądrowane skrytki, w których depcze się po złocie. Kolia pod stertą gazet, kolia pięknej jak marzenie siostry, która nic nie wie o bracie. Dziwaczna gospodyni, która również nic nie wie o swym panu, mająca znaczne, jak na jej możliwości, zapasy obcych walut. W końcu sama ofiara napadł z własną willą za pół miliona. Człowiek o nieskazitelnej opinii, uciekający ze szpitala, ginący w Polsce. A jaki dziwak. Nie zostawia ani cienia dokumentu, nie mówiąc już o fotografiach. Nie mogę myśleć o tym, że jeszcze go nie znaleźli. Czy znasz knajpę Potaniałem? Na sali gwar głosów. Brzęk szkła i nakryć zlewał się w jeden monotonny szmer. Poprzez ten zgiełk przebijał się ochrypły głos perkusisty śpiewającego refren. Czasami wturowało mu kilka głosów na sali. Czy znasz Knajpę Potaniołem? Potaniołem. Portowa Knajpa w Gdyni. Ulubione miejsce rozrywek marynarzy wszystkich bander zawijających do portów w Gdyni i Gdańsku. Im więcej statków stało na redzie, tym większy panował tam tłok. Obszerna duszna piwnica z trzema przedsionkami zbudowana amfiteatralnie. Na podwyższeniach obiegających sale znajdowały się baristoliki. stoliki. Pośrodku mały parkiet otoczony niską balustradą. Lokal miał nastrój. Sławę gdyńskiej knajpy o pretensjonalnej nazwie roznosiły załogi statków handlowych od Indii poprzez Casablanca aż do brzegów amerykańskiego kontynentu. Pewne instytucje zakazały wstępu swoim pracownikom potanioła. Miał złą sławę. Zakaz ten skutecznie reklamował knajpę, która stanowiła problem dla ojców miasta i utrapienie lokalnej milicji. Od morza wiało chłodem. Nad uśpionym portem wisiała czarna, chmurna noc grożąca burzą. Po kamienistej plaży szedł mężczyzna. Szybko, cicho przemykał się zacienioną stroną drogi. Ręce wsunął głęboko w kieszenie skórzanej kurtki. Postawiony kołnierz rzucał cieni na twarz i odkrytą głowę. Dotarł do skweru kościuszki, okrążył go i zniknął w bocznych uliczkach wiodących w głąb miasta. Dotarł potanioła Zawahał się chwilę, zanim pchnął drzwi. Z sali buchnęła melodia kryminal tango i gwar zmieszanych głosów. Mężczyzna rzucił szatniarzowi kurtkę i wszedł na salę. Obciągając na sobie gruby wełniany golf, wyglądał na człowieka śmiertelnie znużonego. Bo też po ucieczce ze szpitala był kresu sił. Nerwy napięte do ostateczności chwilami odmawiały posłuszeństwa. Od tego dnia nie odstępowało go uczucie, że jest ścigany. Krył się, przepadał, usiłując zmylić tropy. Codziennie rano z drżeniem otwierał strony dzienników, poszukując swego zdjęcia pod dużym tytułem listy gończy. Codziennie doznawał uczucia ulgi. Widok każdego milicjanta napełniał go uczuciem mdlącego strachu. Było to niczym w porównaniu z twarzami ludzi, których widywał lub wydawało mu się, że widywał. Ogarnięty wtedy paraliżującym przerażeniem, w panice, rozpaczliwie szukał munduru milicjanta. W takich chwilach cela komisariatu wydawała mu się wybawieniem. A potem, potem znowu uciekał, krył się, szukał dróg wydostania z matni. Setkę czystej poprosił, wspierając się o bar. Barman postawił przed nim szklaneczkę. Ritner zachłannie wypił i zapalił papierosa. Alkohol palącym ciepłem wypełnił żołądek. O trzeciej nad ranem wypływał z Gdyńskiego Portu holenderski frachtowiec. Zmęczony człowiek przy barze co chwila zagłębiał dłoń w kieszeni, sprawdzając, czy ma bilet i paszport uprawniający go do opuszczenia granic Polski. Ze paszport był fałszywy mógł odkryć tylko medalista z dziedziny badań dokumentów wahał się czy pozostać potaniołem. Lokal jest niewątpliwie odwiedzany przez patrole milicji, ale jego dokumenty nie budziły wątpliwości. Poza tym, nawet jeżeli milicja dysponuje jego zdjęciem, to przecież jest tak zmieniony. Blizna przypomniał sobie i odruchowo dotknął dłonią plastra, który zasłaniał świeżą, różową szuramę nad skronią. Ale on rozważał dalej. Gdyby nawet wpadł na mój ślad, nie odważy się zaczepić mnie potaniołem, właśnie ze względu na ewentualne spotkanie z milicją. Rozejrzał się po sali. Na najwyższym kręgu wzniesienia w pobliżu drzwi dojrzał wolny stolik. Usiadł i przywołał kelnera, zamówił kolację. Uspokojony rozejrzał się po twarzach. Matrosy i dziewczynki, stwierdził z ulgą. Był zadowolony, że tu przyszedł. Poczuł się o wiele lepiej między ludźmi. Nie przeszkadzał mu upał i błękitna mgiełka dymu z papierosów, wypełniająca salę. Przy drzwiach powstało małe zamieszanie. Ritner przestraszył się ewentualnej awantury. Wtedy nieuchronnie zjawi się milicja. Orkiestra zaczęła grać głośniej i bardzo gorliwie. Ritner z niepokojem obserwował wejście. W prostokącie drzwi, na tle czerwonego światła padającego z przedsionka, pojawiła się sylwetka kobiety. Tuż za nią wtoczyło się dwóch norweskich marynarzy. Byli pijani. Kobieta zlustrowała wzrokiem salę i skierowała się w stronę Rittnera. Usiadła przy sąsiednim stoliku. Norwegowie zawahali się, jeden z nich uczynił gest, jak gdyby chciał iść za kobietą, ale zmienił zdanie i obaj. Zataczając się i solidarnie wspierając, dobrnęli do baru. Rittner przez chwilę przyglądał się Norwegom. Interesowało go, czy w takim stanie utrzymają się na barowych stołkach. Mimo silnie zachwianej równowagi nie wyglądali na to, żeby mieli z nich spaść. Obaj byli wysocy i silnie zbudowani. Narazić się takiemu, wzdrygnął się Rittner oceniając widoczne pod opiętymi bluzami mięśnie marynarzy. Kobieta siedziała nieruchomo przy stoliku. Kelner przyniósł nakrycie i podał jej wódkę. Wypiła jednym haustem duży kieliszek. Natychmiast napełniła go znowu. Ritner przyglądał się jej ukradkiem. Siedziała zamyślona, nie zwracała uwagi na otoczenie. Ritner nie mógł oderwać od niej oczu. Poczuł przypływ lęku. Nie znał tej kobiety, ale zmagał się przez chwilę z przemożną chęcią ucieczki. Mam roztrzęsione nerwy, to niewątpliwie jakaś turystka żądna wrażeń. Ale sama? Dlaczego sama? Bał się przyjrzeć jej rękom. Kobieta znowu sięgnęła po kieliszek. Na wypielęgnowanej smukłej ręce krwawo błysnął duży, czerwony kamień. Nie, z pewnością nie znam tej kobiety, pomyślał przyglądając się jej nadal. Nieznajoma miała czarne, gładko uczesane włosy spięte klamrą nad karkiem, bluzkę z czarnego trykotu z głębokim dekoltem i czerwoną spódnicę z jakiejś połyskliwej tkaniny. Orkiestra zaczęła grać. Tańczono. Jacyś kompletnie pijani Szwedzi usiedli na skraju tanecznego kręgu i raczyli się piwem ze szklanych kufli. Potrącanie przez tańczących bardzo ich bawiło, zanosili się od śmiechu. Przed sąsiadką Rittnera wyrósł krępy, wysoki mężczyzna, usiłujący zachować równowagę. Nachylił nad nią twarz przekreśloną czerwoną szramą. Żylastą dłonią oparł na jej nagim ramieniu, zapraszał do tańca. Kobieta łagodnie usunęła jego rękę. Rittner obserwując tę scenę znowu zamarł ze strachu. Poczuł nieuchronną awanturę. Chętnie, powiedziała kobieta niespodziewanie dźwięcznym, miłym głosem. Ale mój kochanek wyszedł tylko po papierosy. Rozumiesz? Mężczyzna skinął głową, uśmiechnął się przyjaźnie i potulnie odszedł od stolika. Koleś zawołała nagle nieznajoma w stronę Rittnera. Można się przysiąść do ciebie? Nie czekając na odpowiedź, wzięła butelkę ze swego stolika i usiadła przy jego stoliku. Otoczyła mu szyję ramieniem. Napijesz się, podała mu kieliszek. Ritner chciał zaprotestować. Daleki był od chęci na jakąkolwiek przygodę. Delikatnie usiłował uwolnić się od jej ręki. Babka jest chyba pijana, pomyślał ze zdziwieniem. Muszę stąd natychmiast wyjść. Szukał oczyma kelnera. Parkiet szalał. Orkiestra walczyła o prymat nad hałasem. Norwescy marynarze, wsparci i obaj, szklanymi oczyma gapili się na pełne kieliszki. Jeden z nich suporem z i bezskutecznie uwziął się nadziać na widelec dzwonko śledzia, ale zakąska złośliwie umykała. W chwili, gdy sąsiadka Ritnera podawała mu kieliszek, obaj Norwegowie gwałtownie wytrzeźwieli. Ritner nie zdążył spostrzec, kiedy jeden z nich przebył przestrzeń z baru do jego stolika. Zobaczył nad sobą wykrzywioną twarz marynarza i ramię z uniesionym kuflem od piwa. Uchylił się instynktownie. Kufel spadł na stolik, posypało się szkło. Zdążył wstać i odskoczyć. Marynarz podstawił mu nogę. Mężczyzna zwalił się na bok. Ostatnią rzeczą, którą zobaczył, było uniesione nad nim ramię Norwega z ostro poszczerbionym szklanym kuflem Potem świadomość rozdarła się w strzępy i ogarnął go mrok Kelner zauważył bójkę Krzycząc, pośpieszył na pomoc W tej chwili rozległ się suchy trzask i salę ogarnęła ciemność Orkiestra urwała w pół taktu Co przytomniejsi goście w panice uciekali pod ściany Nie wszystkim się to udało Pijani szwedzi szaleli po parkiecie po omacku, przewracając uciekających. Barman usiłował wybiec do szatni. W drzwiach ktoś błysnął mu w twarz snopem światła i mocno zdzielił po głowie. Nie ulegało wątpliwości, że awantura była dobrze zorganizowana. Jakiś pijany gość nie interesował się bójką, nie przeszkadzał mu ogólny popłoch i ciemność. Śpiewał z przejęciem. Czy znasz knajpę potaniołem? korosz zły i zniechęcony jechał z Okęcia na Puławską. Padał deszcz. Po szybach samochodu spływały strugi wody. Panującą w wozie ciszę przerywał tylko równomierny szmer wycieraczki pracowicie zbierającej grube krople. Deszcz natychmiast znów zalewał szyby. Major pomyślał, że jego praca podobna jest do pracy tej wycieraczki. Zupełnie bez sensu, mruknął. Major coś mówił, dowiadywał się Pylak, kierowca jego służbowego wozu. Nie, inspektor nie zdradzał ochoty do rozmowy. Nie powiodło się, domyślił się Pylak, zerkając w lusterko nad kierownicą. Rzeczywiście, nie powiodło się. Paweł Rittner nie żył. Został zabity w portowej knajpie. Nad ranem Gdańsk zawiadomił Korosza, że trup potaniołem może być trupem poszukiwanego Pawła Rittnera. Major porannym samolotem poleciał do Gdańska. Kiedy zobaczył zwłoki, przestał się dziwić powściągliwemu określeniu, komendy wojewódzkiej może być poszukiwanym. Rittner ciemne włosy utlenił na jasny blond i ostrzygł na jeża. Martwą twarz okalała jasna broda. Nawet inspektor, który go widział, nie poznał go w pierwszej chwili. Oficerowie Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku domyślili się, czyje to zwłoki dopiero wtedy, gdy podczas sekcji ustalono rodzaj zagojonych obrażeń. Przy zmarłym nie znaleziono żadnych dokumentów, nawet świstka, który mógłby pomóc w wyjaśnieniu, kto to był. Major miał niejasne poczucie winy. Czuł się współodpowiedzialnym za śmierć tego człowieka. On, powołany do ochraniania m.in. i Rittnera, prowadzący w jego sprawie śledztwo, znający grozę jego położenia, nie uchronił go przed śmiercią. Rittner został zabity. Zawiadomił lisa czekającego na jego powrót w komendzie. Tyle to wiem od rana sarknął pułkownik. Inspektor ciężko usiadł na krześle. Heniek, nikt z milicji nie jest odpowiedzialny za tę śmierć. Mimo to nie opuszcza mnie poczucie winy. Przestań się rozczulać, przerwał Lis. W tej chwili najmniej interesują mnie twoje odczucia. Facet zmienił kolor włosów i zapuścił brodę, podjął korosz. Ogłuszyli go kuflem od piwa. Poza tym dostał trzy ciosy nożem w serce. Precyzyjne pchnięcia, od tego zmarł. Nie znaleziono przy nim nic. Prawdopodobnie zdążyli go jeszcze obrabować. I nikt nie pospieszył z pomocą. Nie mógł uwierzyć lis. Pozwolili zamordować człowieka? Przecież to musiało trochę trwać. Rittner chyba się bronił. Cała akcja przebiegła błyskawicznie. Według wzoru, dziwka, zazdrość, nóż. W czasie bójki ktoś wyłączył światło. W drzwiach musiała stać szpica bandytów, a ponieważ knajpa nie ma okien, nikt nie mógł wyjść. Barmana, który chciał wybiec po pomoc, ogłuszono w drzwiach. Ten sam los spotkał jeszcze kilku marynarzy. Kiedy przyjechał patrol, milicję zawiadomił szatniarz, który wyskoczył przez okno toalety, na sali leżał martwy Rittner. Poza przerażoną obsługą. Kilkoma ogłuszonymi i kilkoma najbardziej pijanymi gośćmi nie było nikogo. Przecież to Meksyk. Jak można tolerować taką knajpę? To knajpa marynarzy prawie wszystkich bander zawijających do miasta. Przecież nie zrobią im nocnego baru mlecznego. Port ma swoją specyfikę. Poza tym dotychczas nie notowano po taniołym podobnych wypadków. Co mówią świadkowie? Dwóch Norwegów wywołało awanturę o dziewczynę, która przysiadła się do Rittnera. Rysopisy? Jakie tam rysopisy? Major zrezygnowany machnął ręką. Dziewczyna miała czarne włosy i czerwoną spódnicę. Dzisiaj może już być blondynką tycjanowsko-rudą. Norwegowie? Heniu, to nieprzypadkowa bójka. Jestem o tym przekonany. Od tygodnia do żadnego portu w Polsce, nie wyłączając Szczecina, nie zawijał żaden norweski statek. Nie ma śladu żadnego norweskiego marynarza na wybrzeżu. Na moją prośbę kapitanat portu w Gdańsku rozmawiał z podobną instytucją w Norwegii. Zapewnili, że nie brakuje im żadnego marynarza, a już na pewno żaden nie został w Polsce. Nic więcej nie ustalono, nie mógł pogodzić się Lis posłałem but Rittnera do zakładu kryminalistyki. Wydaje mi się, że ten ślad pod oknem wili na paryskiej pozostawił Rittner. To chyba on po ucieczce ze szpitala był w swojej wili. Trzeba jeszcze raz porozmawiać z gospodynią, zdecydował pułkownik. Ekspertyza potwierdziła przypuszczenie majora. Rittner po ucieczce ze szpitala był w swoim mieszkaniu. Rozmowa z panią Rosalią nie wniosła nic. Gospodyni na wszystkie pytania dotyczące jubilera odpowiadała jednym zwrotem. Nie wiem. Cieślik nie miał nic istotnego do powiedzenia o zachowaniu się pani Rosalii i Anny Rittner. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Major zastanawiał się, czy ma zawiadomić modelkę Tais o śmierci brata. Wątpliwości rozstrzygnął Lis. Andrzeju. Przecież to jej brat. A jeżeli ona? Jeżeli nawet jest zaangażowana w całą sprawę, niewątpliwie już wie, co się stało z Rittnerem, więc nie zaszkodzi dochodzeniu. Jeżeli nie wie, to skutek taki sam, a nie możemy wyrządzić jej takiej krzywdy. Obserwuj dziewczynę nadal, chociażby dla jej bezpieczeństwa. Może miała jakieś interesy z bratem, o których nam nie powiedziała. Inspektor zwlekał z zawiadomieniem manny o wypadku. Miał pewien plan. Postanowił postarać się o szybkie sprzedanie willi Rintnera z licytacji. Majorowi zależało na rozgłosie, ale musiał zrobić to powściągliwie. Zakładał, że członkowie nieznanej grupy przestępczej zechcą kupić wile, lub przynajmniej zdenerwuje ich fakt sprzedaży, a ludzie zdenerwowani mogą popełnić błąd. Formalności z przekazaniem willi na rzecz Skarbu Państwa, a potem skłonienie odpowiednich czynników, żeby posiadłość została natychmiast sprzedana, potrwały trochę. Tym bardziej, że major nie mógł nikogo wtajemniczać w swój plan. Jeżeli kombinacja miała mieć szansę powodzenia, nikt nie powinien wiedzieć, że szybką licytację willi i jubilera inspiruje milicja. Większość czytelników Kuriera Polskiego i Ekspresu Wieczornego nie zwróciła uwagi na notatkę wydrukowaną Grubym Garmondem. Skarbowy Urząd Komorniczy Wydziału Finansowego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Warszawa, Praga Północ zawiadamia o licytacji nieruchomości przy ulicy Paryskiej numer w Warszawie w dniu. Cena wywoławcza 200 tysięcy złotych. Cena wywoławcza stanowi połowę kwoty oszacowania. Licytacja odbędzie się w dniu. W dniu ukazania się inseratu major wybrał się do Anne Rittner. Pod jej domem przy wózku pełnym kalafiorów i warzyw nudził się sprzedawca. Spojrzał porozumiewawczo na inspektora, był to jeden z pracowników służby X z grupy Cieślika. Modelka tajs przyjęła majora bez zdziwienia. Poprosiła żeby usiadł i bardzo serdecznie zaproponowała filiżankę kawy. Krzątała się z gracją po pokoju, bawiąc majora z dawkową rozmową. Korosz rozejrzał się po mieszkaniu. Kilka niezbędnych sprzętów, kolorowe tkaniny, ceramika, zdradzały dobry smak i wysokie zarobki właścicielki. W pokoju nie było żadnych obrazów, za to jedną ścianę zajmowała kolekcja starej broni. Reprezentowane były okazy niemal wszystkich kontynentów smukłe, czarne dzidy z Afryki. Strzały indiańskie, australijskie, bumerang i cały szereg najróżniejszych kindżałów, sztyletów. Zbiór broni kontrastował z miękkim, kobiecym urządzeniem pokoju. Anna zauważyła zainteresowanie majora. To moje hobby wyjaśniła z uśmiechem wskazując zawieszoną ścianę. Ciekawie to wygląda, przyznał inspektor. Czy przyszedł pan w związku z Pawłem? Zapytała. Tak, skinął głową major. Szukał odpowiednich słów, żeby zawiadomić dziewczynę o tym, co się wydarzyło. Licytacja wini. Czytałam o tym w gazecie majorze. Pani brat został zamordowany, spojrzał na dziewczynę. Jej twarz stężała. Przymknęła powieki, była bardzo blada. Jak? Dlaczego to się stało? Zapytała cicho. Gwałtownie zaciągnęła się papierosem, usiłując zapanować nad sobą. Został zabity w bójce o dziewczynę w portowej knajpie. Oczy Anny rozszerzyło zdumienie. Majorze, to. To chyba jakaś pomyłka. W głosie drgnęła ulga. Paweł i portowa knajpa? Nie. To niemożliwe. To na pewno pomyłka. Przykro mi, ale to nie pomyłka. Gdzie są zwłoki? W zakładzie medycyny sądowej w Gdańsku. Dziewczyna ukryła twarz w dłoniach. Drżały jej ramiona. Inspektor odruchowo pogładził ją po ręku. Przepraszam, ale tak mi ciężko, tak bardzo ciężko. Widzi pan, majorze, ja czuję się winna. Poskarżyła bezradnym, dziecinnym tonem. Willa została przekazana skarbowi państwa. A co mnie to obchodzi, zawołała z rozdrażnieniem. Rozumiem pani nastrój i serdecznie współczuję, powiedział łagodnie. Ale muszę zakomunikować jeszcze jedną przykrą wiadomość. Pani brat nabył willę drogą niezupełnie zgodną z prawem, dlatego nie może jej pani otrzymać. Czy mam rozumieć, że że był złodziejem, na twarzy dziewczyny malowała się męka, zażenowanie i jeszcze jakiś wyraz, którego inspektor nie mógł określić. Można to tak nazwać, zgodził się major. Nic nie rozumiem, mówiła zgnębiona. Majorze, bezwiednie zacisnęła dłoni na jego ramieniu, więc taka jest prawda o moim bracie? Ja znam inną, zupełnie inną. Nie chcę, a muszę Wam mu uwierzyć. Po twarzy Anny płynęły łzy. Po rozmowie z dziewczyną, major czuł niezmak. Uważał, że zbyt brutalnie prowadził grę. Musiałem sprawdzić jej reakcję. Usprawiedliwiał się przed sobą. Mimo to nie opuszczało go uczucie przykrości i niezadowolenia z siebie. Jak każdy silny mężczyzna, był wrażliwy na łzy kobiet jednak nadal polecił obserwować modelkę Thais. Przerzucamy się na inną branżę, zawiadomił go Cieślik, kiedy usłyszał polecenie o dalszej inwigilacji Anny. Kalafiory to kłopotliwy towar, westchnął. Od jutra handlujemy plastikowymi zabawkami.